Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o metaloplastyce. No, jestem na pewno miłośnikiem rzeczy wykonanych z żelaza, ale też inne metale nie są mi obce. No, jest wystawa epoka żelaza, ale co chwilę coś mi ciekawego wpada, więc chciałbym się Państwu tutaj Państwu pokazać, podzielić się tym, co udało mi się zdobyć. Tak się składa, że ostatnio byłem w Poznaniu i od mojego kolegi udało mi się po długich pertraktacjach nabyć takiego pięknego kura. Jest to... Kur, bractwa kurkowego, który na pewno był kiedyś przymocowany na opierzeniu budynku, gdzie znajdowała się szczelnica. Jest to wspaniały taki y, wykonany z blachy miedzianej element. On tutaj był przymocowany, powiedzmy do tego. No nie wiadomo dlaczego został zdemontowany, ale w każdym razie jest już teraz w rękach kolekcjonera i jest to, jest to bardzo, bardzo y, ciekawe. No bardzo ciekawym elementem jest też y, taka rybka, proszę zobaczyć. Polski Związek Wędkarski, bardzo ładna rybka, ma taki łańcuszek, na który można to zawiesić. Jest to z blachy miedziane wykonane, ale myślę, że najciekawszy jest ten napis, który tutaj jest z tyłu, że wykonał to y, pan Brunon Matysiak w leśnie w 1973 roku. Nie wiem, gdzie ten element wisiał, ale tak jak wspomniałem, y, jest on już teraz w rękach kolekcjonera, więc na pewno nie ulegnie nigdzie jakiemuś tam zniszczeniu. No, bardzo, bardzo dawno temu na placu Meciga mieszkał taki metaloplastyk pan Cieślik, który wykonał wiele elementów według projektów pana Daczki. Yy, robił elementy ozdobne do yy, wyposażenia, do wykończenia wnętrz różnych kawiarni i hoteli. I tu też mam taki właśnie wspaniałą taki portret kobiety wykonany właśnie jako metaloplastyk. Czyli jest to blacha miedziana, która jest podgrzana, żeby była miękka, i w tym jest to wybijane. No tu pracowało się na tym negatywie i trzeba było oczami wyobraźni widzieć, co wychodzi po tej drugiej stronie, i to się właśnie nazywa metalo. Plastyka. Proszę Państwa, był taki pan Jan Nowak, taki pan, który na ulicy Kasprowicza miał swój warsztat, i właśnie też trzeba to nazwać metaloplastyką, z uwagi na to, że są tutaj elementy z różnych metali łączone. Jest to pięknie uformowane i jest to stojąca lampa wykonana przez Jana Nowaka. Jeżeli jest, chodzi o rzeczy żelazne, no proszę zwrócić uwagę, ile trudu musiał sobie zadać ktoś, kto wykonał ten świecznik. Ten każdy element jest tutaj żelazny, stalowy, to jest wszystko wycinane, łączone metodą nitów i jest to na pewno wspaniały przykład właśnie metaloplastiki w żelazie i co jest ciekawe, że bardzo prawdopodobnie, że to mogła być jakaś praca, może czeladnicza, może mistrzowska, bo naprawdę jest tu zastosowane bardzo dużo technik. Śruby łączące górę z dołem są, mają łeb tak zwany kwadratowy, czyli bardzo prawdopodobne, że ten świecznik może mieć no na pewno ze 150 200 lat. To jest bardzo ciekawy element trafił niedawno do mnie. Mam wątpliwości co do czasu jego wykonania, ponieważ no dzisiaj małe chińskie rączki produkują różne rzeczy, ale proszę sobie wyobrazić, że to wszystko jest z blachy żelaznej, że to jest wszystko przyciąga magnes i tutaj taka nóżka, taki element ozdobny wymagał wielu wielu na pewno godzin, żeby to powstało i tak się właśnie zastanawiam, czy jakie to jest stare, ponieważ no dzisiaj idziemy na łatwiznę, wiele rzeczy robimy seryjnie maszynowo, a tutaj bardzo, bardzo dużo widać pracy. Tu były na pewno jakieś dwie ładne miski, a Patrząc na to szkło, które tutaj jest osadzone, który rodzaj wazonika do, do, do tej takiej, nazwijmy to, paterki ażurowej, to nie jest takie młode, więc bardzo prawdopodobne, że też oglądamy przedmiot, który ma 100 lat lub więcej. Miałem przyjemność poznać kiedyś takiego... Pana Wrawiczu nazywał się Moraś i robił właśnie w Domu Kultury takie różne ciekawe rzeczy. To jest bardzo ciekawa patera, taka właśnie takie, taki diabełek. I to jest też zrobione właśnie na pewno przez pana Morasia Wrawiczu. I to jest taki element ozdobny na ścianę. No, pan Moraś też robił takie. Ciekawe wazoniki, które wyglądają jak bardzo, bardzo stare, ale one właśnie powstały w latach 60., 70. w pracowni Rawickiego Domu Kultury i są na pewno wykonane przez pana Morasia. Oczywiście podobne rzeczy wykonywali też inni ludzie. Nie wiem, to jest nazwijmy to taka patera anonimowa. Nie wiem, kto ją wykonał. Nigdzie nie jest podpisana, ale też proszę sobie wyobrazić, że to, co tutaj wszystko na zewnątrz Wygląda, to trzeba było z tej strony wypukać i to tak pukać, żeby się nie zrobiła dziura. Także naprawdę jest to bardzo precyzyjne i bardzo wysoki kurz trzeba mieć, żeby tego typu rzeczy robić. Ale te przedmioty, które Państwu tutaj w zasadzie pokazałem, oprócz tego świecznika czy, czy tej, tej paterki, nie są tak mocno stare, ale mm, już. Powiedzmy w końcu XIX wieku metaloplastyką zajmowali się ludzie, którzy kryli dachy, byli tzw. dekarze, blacharze, którzy robili opierzenia. I proszę zobaczyć, to jest taki stary z blachy cynkowej żygulec. Czyli jeżeli ktoś miał balkon, jeżeli był jakiś tarasik i woda z tego spływała gdzieś tam na ogród, to właśnie żeby to ładnie wyglądała taka rura spustowa, to wykonywano. Tego typu przedmioty, proszę zobaczyć, jest to dzielone, jest to wytłoczone, pięknie zlutowane, jest pokryte wspaniałą patyną i jest to taki stary żygulec, e, powiedzmy balkonowy, bo raczej z dachu to były większe e, objętościowo. No i może na koniec perełeczka w moich zbiorach, proszę zobaczyć, jaki. Piękny lew. Ten lew się składa z paru blaszanych elementów tutaj łączonych. Każde takie to łączenie to wszystko tutaj jest widoczne, ponieważ ten stary lód jest inaczej patynuje i ta cynkowa blacha w ten sposób się tutaj prezentuje. To jest ten element znajdował się na jednym. Z ciekawszych leszczyńskich budynków. W czasie remontu stwierdzono, że grozi mu, że spadnie na dół i został zdemontowany. No i taką fajną jakąś drogą trafił do mojego zbioru i od wielu, wielu lat wisi w warsztacie u mnie na ścianie. Co jest ciekawe, tutaj u góry widać taką tabliczkę. Ta tabliczka jest przylutowana. Tam jest napis Gebruder, nazwisko jest nieczytelne i pisze Hanover, czyli jakaś firma w hanowerze tego typu rzeczy robiła. Proszę zobaczyć, to w środku jest to, w ten sposób wygląda, jest to pełnoplastyczne, czyli ten cały element składa się z iluś kawałków blachy wytłoczonych. I później połączonych lutami. Także macie Państwo okazję zobaczyć element architektoniczny, który normalnie jest parę dziesiąt metrów nad ziemią i bardzo ciężko jest go dokładnie zobaczyć. A tutaj proszę zobaczyć, jak sobie zadano trudu, żeby takie anatomiczne tutaj szczegóły jak język, zęby, wszystko bardzo, bardzo naturalnie jest odtworzone. Także... Y tak jak wspomniałem, epoka żelaza. Żelazo zawsze mnie interesuje, ale też nie są mi obojętne inne metale. A Państwu chciałbym powiedzmy pokazać, że czasami takie niektóre błahe przedmioty, z którymi mamy do czynienia, to one mają jakąś głębszą treść, jakąś głębszą powiedzmy tutaj istotę, bo ile to się ktoś napracował, żeby taki lew mógł powstać i on sobie przez ponad 100 lat wisiał na Części dachowej, ozdobnej, później trafił do kolekcjonera i dzięki temu mamy to zachowane. Ale jest to na pewno lew z Leszna, który kiedyś został zrobiony w Hanowerze. Dziękuję.